Witam we wtorek 19 kwietnia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wypadek na 4. Winny policjant. Ruszył remont Królewskiej Tamy. Wyjaśnimy, co robią pracownicy Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miejskim i wiosna w plenerze, ale z promilami. Straż Miejska czuwa i przestrzega. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od nietypowego wypadku, do którego doszło dziś w godzinach porannych na autostradzie A4 w gminie Rudziniec. Wydarzenie było nietypowe, ponieważ brał w nim udział nieoznakowany policyjny radiowóz, który według wstępnych ustaleń najechał na tył osobowego Opla Astry. Pas w kierunku Katowic był czasowo zablokowany, zorganizowano objazdy. Nie ma ofiar, ale 3 osoby przewieziono do szpitala. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca radiowozu prawdopodobnie nie zachował bezpiecznego odstępu za poprzedzającym go pojazdem. Sprawą zajął się prokurator. Pozostajemy w tematyce drogowej. Aktualnie prowadzona jest przebudowa jezdni i chodników przy ulicy Królewskiej Tamy, które na razie ograniczają się do rozbiórki krawężników. Stan zaawansowania remontu nie utrudnia ruchu, natomiast konieczność przeprowadzenia w przyszłości prac na odcinku ulicy Królewskiej Tamy od ulicy Robotniczej i ulicy Beldona spowoduje w środę 20 kwietnia całkowite zamknięcie drogi. O zmianach, które wpłyną na organizację ruchu, dowiemy się już niebawem. A jak twierdzi wykonawca robót, wszelkie utrudnienia oraz prace końcowe zażegnamy na przełomie 2 i 3 kwartału 2016 roku. Izraelska ilustracja dziecięca. To tytuł dostępnej od 17 kwietnia wystawy w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Wystawa jest wytworem cenionych grafików, wśród których plasuje się Alona Frankel, autorka książek polsko-żydowskich urodzona w Krakowie. Dziecięce ilustracje książkowe nie tylko zachwycą finezją i niezwykłością świata dziecięcej wyobraźni, ale ukazują izraelską kulturę w nietypowym, kolorowym wydaniu. Miłośników kultury międzynarodowej oraz każdego, kto pragnie zobaczyć barwny świat wyobraźni, Muzeum przy ulicy Poniatowskiego zaprasza do 30 lipca 2016. Jeszcze tylko kilkanaście dni dzieli nas od maja, a to oznacza, że ten, kto nie wypełnił i nie złożył zeznania rocznego, musi się sprężyć i na czas, czyli do końca kwietnia, dostarczyć osobiście, listownie lub elektronicznie swój PIT. Aby każdy zdążył na czas, zadbają urzędnicy skarbówki, którzy tymczasowo przenieśli się do gliwickiego magistratu. W biurze obsługi interesantów działa specjalny punkt Urzędu Skarbowego, w którym można złożyć rozliczenia podatkowe za ubiegły rok zarówno do 1, jak i 2 Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Można również pobrać formularze i otrzymać fachową pomoc w jego wypełnieniu. Przy okazji warto pamiętać o przekazaniu 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Jeśli chcemy wybrać podmiot z Gliwic, wszelkie informacje zawarte są na stronie gcop.gliwice.pl. Wraz z poprawą pogody wzrosła liczba miłośników procentów spożywających napoje wyskokowe w miejscach objętych zakazami. W związku z tym funkcjonariusze Gliwickiej Straży Miejskiej, dbając o ład i porządek publiczny, wzmogli działania mające na celu eliminację powyższego wykroczenia. Tylko w miniony weekend strażnicy 12 razy skontrolowali miejskie parki, skwery oraz 60 razy interweniowali wobec osób spożywających lub usiłujących spożywać alkohol.
Już jutro rozpoczynają się 36. Gliwickie Spotkania Churalne. Kwietniowy festiwal będzie prawdziwą ucztą dla melomanów. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Festiwal rozpocznie się w środę 20 kwietnia warsztatami Hurtem do Chóru. Początek o godzinie 19 w stacji artystycznej Rynek. Otwarta próba Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, w której będzie mógł wziąć udział każdy amator wspólnego śpiewania, zakończy się koncertem. W piątek Akademicki Chór Politechniki Śląskiej wykona koncert od Palestryny do Świdra w drodze do Warny. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.15 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Festiwal potrwa do niedzieli, szczegółowy plan na stronie wydarzenia. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Po serwisie sport i prognoza pogody na środę. W wolnej chwili zapraszam na naszą stronę tvimperium.pl. Jesteśmy też w mediach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.